Jepura TV. Typu koncert, a więc koncert oparty o muzykę operową, operetkową, również po części muzykę musicalową, bo w takiej muzyce również Jepura się pojawiał. Jest zawsze, chociażby z uwagi na frekwencję, jest bardzo lubiany i doceniany przez publiczność. Wielki śpiewak, operowy, operetkowy, musicalowy, no i pieśniarz, rewelacyjny tenor, znany na całym świecie. Myślę, że duma naszej ojczyzny. Jego hity, brunetki, blondynki, wielka sława to żart, ale również będą utwory z całego przekroju, który Jan Jepura miał w swoim repertuarze, bo śpiewał i w operze, i występował w musicalach, i w filmach, także każdy słuchacz będzie miał cząstkę z każdej tej dziedziny. Słuchacze z pewnością te pieśni kochają. Wiadomo, upływ czasu, młodzież, pewnie nawet nie zawsze znają, ale o ile się zdarzy, młode pokolenie na widowni, z babcią, z ciocią, z mamą przyjdzie, ci młodzi również są zachwyceni. Jakie to piękne słowa, jakie wzruszające, jakie romantyczne. Czyli nawet jeżeli nie znają, to kiedy usłyszą, na pewno doceniają, bo są to utwory absolutnie ponadczasowe. Jepurę znałem osobiście, to znaczy byłem łebkiem, jak on przyjechał na ulicę Miłą, a ja wtedy mieszkałem na ulicy Małgorzaty Fornalskiej. Widzę, że wszyscy ludzie gdzieś lecą biegiem, poleciałem za nimi. I okazało się, że on wyszedł na balkon, na ulicy Miłej to było. No i podpuszczali go tam, Jasiu, śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj. On, Nino, ach, uśmiechnij się. Pokiwał jeszcze wszystkim ludziom i z powrotem wrócił się. Tam jego rodzice mieszkali, na Miłej.
piosenka była miłością mojej mamy. Ja po niej chyba to przejęłam. Ja też uwielbiam jego melodię. Braun, blond und braun, ich liebe alle Frauen, mein Herz ist groß, so und so weiter, ja. Mein Liebling, tenor, also vielen Dank.